aujourd'hui. Vous écoutez sa voix, la musique pas. Dzisiejsze słowo z Izajasza jest kontynuacją wczorajszego słowa, pierwszego czytania z 58 rozdziału proroka Izajasza. Słyszeliśmy wczoraj o poście, dzisiaj dalsze to słowo. I Pan Bóg daje trzy takie podstawowe rzeczy, wydaje się, które jeśli chcemy być z Panem w jedności, bo tuż przed tym Pan mówił, że jeśli wtedy zawołasz, wtedy Ci odpowiem, oto jestem. Znaczy, to jest pewien warunek do tego, żeby wejść w relację z Panem Bogiem, żeby być blisko. I teraz jaki ten warunek jest? Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Nie jeszcze dalej, ale te trzy takie rzeczywistości podstawowe. Usunąć jarzmo. Piękne jest popatrzeć też przez pryzmat pierwszego czytania na Ewangelię, czy odwrotnie, bo zawsze czytania się uzupełniają. Są w tym dobrym takim doborze, że Stary Testament objaśnia nowy objaśnia Stary. I Chrystus przychodzi, żeby to słowo Starego Testamentu wypełnić. Wypełnia Chrystus w przypadku Lewiego. Usuwa jarzmo. To jest ciekawe, bo to jarzmo, które zazwyczaj ludzie chętnie na siebie biorą. Kto nie chciałby być bogaty? To by cierpi. To jest taka zagwozdka też dla nas, no bo my oczywiście nie chcemy być kto wie jak, ale żeby bogaci, ale żeby niczego nie brakowało, żeby tak żyć godziwie, na pewnym poziomie. I mówimy, że to jest tak chrześcijańskie. Nie, nie jest chrześcijańskie. Chrześcijańskie tak naprawdę to jest tak, jak żył Chrystus, to znaczy błogosławieństwo ubogich, życie z opatrzności, życie tak jak Chrystus, też na gorączku u innych, totalnie w takim kluczu ubóstwa. To, co zachwyciło świętego Franciszka, ubóstwo Chrystusa, który rodzi się w stajni, pośród zwierząt, gdzie nie ma Maryja go nawet specjalnie czym okryć, gdzie umiera na krzyżu całkowicie ogołocony. Że to jest ideał chrześcijański. Nie ideał w sensie teorii, tylko ideał w sensie człowieka. Boga człowieka, Chrystusa. Nie ma bogacenia się po chrześcijańsku. Nie jest ubóstwo po chrześcijańsku. Że jesteśmy słabi i od tego odchodzimy, to fakt. Ale teraz jakoś próbować to wszystko tak osłoni, że to tak Chrystus tak chciał. Co Chrystus chciał, to pokazał. My byśmy pewnie Lewiego bardziej oswoili, nie? To znaczy, dobrze, siedź tam, tylko trochę mniej zbieraj, nie bądź taki pazerny, a jeszcze jakbyś dziesięcinę na kościół odpalił, to w ogóle siedź tam już do końca życia. Dobre dzieła nasze wspierał. Nie, Chrystus przychodzi, bo widzi, że to bogactwo jest jarzmem, jest cierpieniem. Że on jest tym wszystkim tak zajęty, że przejście Chrystusa to jest wyzwolenie, uchwycenie się. I w tych wszystkich naszych tłumaczeniach podstawa jest taka, że nie ma takiego doświadczenia Chrystusa, jak miał Lewi. Nasze powołanie jest nasze powołanie, ale potem powrót do starych wymiotów. Patrzcie, że jak Chrystus przychodzi i jest to
spotkanie, to Lewi automatycznie idzie, zostawia, bez przeliczenia, czy się w kasie zgadza. Zostawił raz na zawsze. Co sobie, kto to wziął, co będą Rzymianie robić. Nie interesuje go to. Chrystus go powołał. Koniec, kropka. To samo Zacheusz, prawda? Spotkał Chrystusa, jest gotowy, wszystko stracić, co do tej pory nazbierał. Ponieważ my nie spotykamy w ten sposób Chrystusa, to próbujemy tak orzędzić jedno z drugim. Taką idolatrię właśnie zrobić. Trochę Chrystusa, ale i dużo świata. Nie? Biznes po chrześcijańsku, pieniądz Biblii. No, takie właśnie różne dziwne rzeczy. Więc Chrystus przechodzi. Wie, że bogactwo jest jarzmem. Jest. Jest pewną niewolą. Nie ma się co łudzić. To jest niewola najgorsza i najbardziej podstawowa. Zawsze, jak się nie obrócimy, to ten pieniądz gdzieś tam jest u podstaw. Tylko Chrystus przychodzi, żeby po swojemu to jarzmo połamać. Jest takie odniesienie z tego jarzma do pewnej historii z czasów Jeremiasza. On to opisuje w swoich proroctwach, że Pan Bóg każe mu wziąć jarzmo i sobie to jarzmo nosić jako symbol niewoli, która będzie nad nimi, kiedy się nie nawrócą. I jest taki gościu, który chyba Amazjasz, który usuwa to jarzmo. Nie bo się wkurzył, jest niby takim prorokiem, ale takim prorokiem opłacanym przez króla, który mówi to, co król chce słyszeć, fałszywym prorokiem. I on bierze to jarzmo Jeremiasza i łamie je, usuwa to jarzmo, łamie i odrzuca. I Jeremiasz mówi co? Połamałeś jarzmo drewniane. Zostanie na twój kark nałożone jarzmo stalowe. Tego już nie połamiesz. To nie weźmiesz jak patyk na kolano. Tam to mogłeś. Ale za odrzucenie tego symbolu, ponieważ się nie nawróciłeś, możesz to jarzmo odrzucić, nawracając się, ale nie łamiąc. I Jeremiasz miał rację. Przyszli Babilończycy i dopiero przyszło to jarzmo ogromne. Zniszczenie świątyni, deportacja, zniszczenie kraju. Łamiemy jarzmo, które Pan Bóg nam daje, to dopiero wtedy to jarzmo bierzemy na siebie, o wiele potężniejsze. I tak jest, jeśli nie mamy tego jarzma, to co Chrystus mówi, bierzmy moje jarzmo na siebie, jeśli odrzucimy krzyż. I to jest bardzo różne niuanse tego krzyża. Nie chcę się w naszym życiu zakonnym, nie? Jakoś próbuję się w tym życiu ustawić po mojemu. Odrzucam to jarzmo chrystusowe, ale tak naprawdę ładuję na siebie jarzmo jeszcze potężniejsze. I nie jestem go w stanie połamać. Pan Bóg przychodzi dzisiaj, dając nam to słowo, jeśli to uczynisz. Drugie, jeśli przestaniesz grozić palcem. Biblia interlinearna, czy ta taka dosłowna, mówi, jeśli przestaniesz wskazywać palcem, pokazywać palcem. No jedno i drugie pewnie ma coś w sobie, bo wiemy, że to grożenie palcem to jest jakiś taki gest przemocy wobec drugiego, prawda? Ale też piękne jest to słowo wskazywać palcem. Ono też ma na pewno wiele wymiarów, które mogą nas dotykać, nie? Z czego my mamy wychodzić, co jest tym naszym jarzmem, co jest tym wskazywaniem palcem. Nie? To są często te rzeczy, które my robimy właśnie w stosunku do innych, nie? Pokazując mu. Wskazując mu zazwyczaj jego grzechy, jego rany. Mamy wzrok utkwiony i teraz ten palec, który pokazuje na ten wzrok, żeby jeszcze komuś pokazać. Nie?
I to jest tak, ta rzeczywistość, w której my często jesteśmy, nie? Że my też pokazujemy palcem, nie? Że jak ktoś, nie wiem, w naszych wspólnotach jakiś grzech popełni, to już nie ma szans do grobowej deski, nie? Bo mu będą wytykać gdziekolwiek trafi. Ostatni argument w kłótni, w zmaganiu jakimś, to będzie, ale popatrz, tyś tam kiedyś to zrobił, zrobiła, koniec, nie? Pamiętam, u nas kiedyś taki przypadek. Mieliśmy taką ekipę budowlańców z jednej wioski góralskiej i oni mieli taką burzę mózgów zawsze, jak coś robili, przerabiali, to mieli godzinę przerwy, obiad i godzinę przerwy. No i wtedy zazwyczaj mieli burzę mózgu, że sobie siedzieli i tam myśleli o niebieskich migdałach, tylko o robocie, nie? No i jak coś zrobić? No i każdy miał swoją wizję, no i trzeba było jakąś przeforsować. No, ale był jeden z nich, troszkę młodszy, który oczywiście też miał swoje pomysły, no ale argument koronny przeciwko niemu to był zawsze: a ty żeś pieluchy wywieszał. I koniec, nie? I po gościu. Nie? Bo w górali robić takie rzeczy, które robi żona, nie? Jak wywieszanie pieluch, no to nie uchodzi, nie? A ty publicznie wieszał pieluchy, znaczy publicznie tam. Mówię, nie wywieszałem. Jechaliśmy samochodem, widzieliśmy cię, skryłeś się za pieluchę. A pewnie jakiś tam pościel wywieszał, ale nie. Mamusia, byłeś pielucha. No i gdzieś tam widział ten samochód z tymi kumplami, więc się gdzieś tam schował za tym, ale go przyuważyli, nie? No i był argument koronny do końca już, nie? Jak już nie było innych argumentów przeciwko, a ty żeś pieluchy wywieszał, to ty się zamknij, nie? No to tak, wiecie, my też mamy takie swoje pieluchy i swoje argumenty, w razie czego, które kończą pewne dyskusje, nie? No to jest to wskazywanie palcem. I tak często właśnie mamy taki ten wzrok utkwiony. Że patrzymy na przez pryzmat pewnych grzechów, przez pewnych błędów na kogoś. Że mu nie odpuszczamy. Że jest ten wzrok, który ciągle wraca do starych grzechów. Nie naszych, tylko kogoś. Pan Bóg ci mówi, no odpuść w końcu. Nie? Pan Bóg po każdej spowiedzi nam licznik zeruje. Przynajmniej jeśli chodzi o te czyny złe. Bo dobre zostają, ale złe zostają wyzerowane. Nie ma ich. Pan Bóg do nich nie wraca. No ale my wracamy. Nie? Do swoich, ale do cudzych też. I dlatego nie ma tej rzeczywistości, o której Pan Bóg mówi, że teraz zawołasz i Pan Bóg ci odpowiada: oto jestem. No bo nie ma tego, bo nie widzimy go. O Jezusie, który dzisiaj spotyka się z lewym, jest powiedziane: zobaczył celnika, nie? Utkwił w niego wzrok. To było to coś, co Lewiemu zostało chyba do końca życia. Nie? Wzrok, który go porwał. Wyobraźcie teraz, że Pan Jezus rzeczywiście przyszedł tutaj i mówi: ty, za mną. Wychodzisz z tej kaplicy, nie wracasz do celi, nawet do niczego. Idziesz, nie wiem. Zupełnie, no może się zrobić. Ale jestem już starsza, to nie ten czas. Pan Bóg to może zrobić, nie? Może. Tylko stara zasada jest taka, że nigdy się do kaplicy nie przychodzi w kapciach, nie? Bo jak cię Pan Bóg powoła, to co, w kapciach pójdziesz? Nogi obute. Gotowość głoszenia dobrej nowiny. W każdej chwili. To jest pewien znak, pewien symbol.
Ale on jest ważny, nie? Czy to na Eucharystię, czy na modlitwie, czy na cokolwiek. Kaplica jest tym miejscem, gdzie jestem gotowy. Przewiązane biodra, gotowy do wyjścia. Ja nie wiem, co mi słowo powie. Ale tą gotowość mam. Oczywiście można to wszystko zewnętrznie przeprowadzić, ale jak nie mam tej gotowości wewnętrznej, Jezus widzi celnika. Widzi go inaczej. Bo wszyscy go widzą jako grzesznika. Wszyscy go potępiają. Wszyscy się czują przez niego wykorzystani. Zabiera im ich kasę. Jest złodziejem. Złodziejem. Takim złodziejem, no, który na zewnątrz żeby nie jest złodziejem, no, bo ma tą, ten urząd od państwa, od Rzymian. Według prawa jest okej, okay, nie? Ale według pojęcia ludzi, z których zdziera kasę, no to jest złodziejem, jest szubrawcą, jest rozbójnikiem. I tak na niego patrzą. A Chrystus popatrzy na niego inaczej. Dlaczego? Dlatego, że oni wszyscy patrzą przez ten pryzmat dokładnie, który ma Lewi. Przez pryzmat pieniądza. Nie? Wcale się Lewi od innych niczym nie odróżnia. Może bardziej, że jest bardziej obrotny, gotowy, żeby za pieniądze poświęcić wszystko. Łącznie z reputacją, z miłością innych, a inni może nie. Ale pryzmat mają ten sam, nie? On patrzy każdego oszwabić, a drugi patrzy na niego tak samo, tylko żeby się nie dać oszwabić. Chrystus popatrzył inaczej, nie? Nie przez pryzmat pieniądza, nie przez pryzmat jego grzechów. Przez pryzmat miłości. I dlatego go powołał. I dlatego też to jest to coś, co pozwoliło Lewiemu wstać. Że doznał tego, nie miał kasy, miał wszystko, ale nie miał Pana Boga. I jak dla tego spotkania jest gotowy zostawić wszystko. To jest to coś, co ciągle przychodzi też do nas. Nie wiem, obojętnie ile lat jesteśmy w zakonie i tak dalej. To jest ciągle żywe spotkanie. Gdyby tak było, to starość byłaby oczekiwaniem na śmierć. Czekam, aż przyjdzie, na mnie popatrzy i mnie weźmie. Czekam, aż powie, pójdź za mną. Ale nam pewnie bliżej, byłem młody, to była taka audycja 6 minut na godzinę. I tam był kolega kierownik i tam duża klasa i tam stawiał pytanie. Kowalewski, niedawno umarły. Był i tam Kociniak był i zawsze było pytanie rzucone. I taki jęk Kociniaka. Oj, żeby tylko nie ja, oj, żeby tylko nie ja. I było Kocielniak. No i trafiony, zatopiony. I to może być tak u nas też, nie? Że tak niby Chrystus przychodzi, niby tego, ale jak przyjdzie co do czego, oj, żeby tylko nie ja. Nasz taki świątobliwy, naprawdę tutaj z Haczowa pochodzący współbrat, żył 99 lat, nie dożył setki, ale to mówi, że ja chętnie żyję. I tak sobie tak rozmawiam z Panem Bogiem, że Panie Boże, tamto cała wieczność na mnie czeka, tutaj dobre jeszcze i 5 minut. I tak kiedyś, jak byliśmy na pogrzebie jednego ze współbraci, który zginął w wypadku, z mojego nowicjatu zresztą, i tak siedzimy na salce przed tym pogrzebem, dziadek tak wchodzi, tak patrzy po tych naszych takich poważnych minach. Tak patrzy, mówi, no ja w rankingu to jestem 4. w prowincji. Ale tak widzę, że ci młodzi się tak pchają, ale nie mam nic przeciwko, żeby jeszcze paru przepuścić. Więc tak żartobliwie, ale mam nadzieję, że rozumiecie, nie? Że tak niby chcemy się spotkać z tym Panem Bogiem, ale... I
trzecia rzecz, o której mówił tutaj Pan Bóg u Izajasza, jest to mówić przewrotnie, mówić źle. Że wypowiadać to słowo złe, tam jest, nie? Że to słowo, które opuszcza nasze wargi, jest złe, słowo złe. No i to jest ten trzeci warunek też, jest spojrzenie, jest to pokazywanie słabości, ale jest też zły język, nie? I to jest rzeczywistość tak, no do końca życia będzie ją mieć, nie? To jest to, co Żydzi nazywają Lashon Hara, czyli ta zła skłonność, która w nas jest. Że jest ta nieustanna walka pomiędzy skłonnościami złymi i dobrymi. Pan Bóg przychodzi, żeby nas umacniać w tym, w tych skłonnościach do dobrego, o ile się otwieramy, o ile przyjmujemy Jego też wizję tego dobra, o ile się opieramy o Niego, to jest możliwość, że ta skłonność do dobra będzie coraz większa i proporcjonalnie, że będzie malała ta skłonność do zła. Jeśli nie, to jest dokładnie odwrotnie i nie ma równowagi, że teraz tak będzie, że jeśli nic nie robię, to mogę być jedno pewne, że to zło będzie wzrastać. Nie? To nie jest tak, że utrzymamy status quo, bo nic nie robię, że będę neutralnym. Nie, nie. To jest zło, ma tę tendencję wzrostową samo z siebie. O dobro trzeba walczyć. Dobro nie przychodzi samo z siebie. Również w tym mówieniu dobrze, do czego Pan Bóg nas zaprasza tutaj. Znowu Lewi, który spotkał Chrystusa, mówił dobrze. Pan Bóg dał mu tą łaskę. Został powołany do bycia apostołem, czyli do tym wysłannikiem. Wysłannikiem kogo? Chrystusa. Był tym, który go poprzedzał w przepowiadaniu, kiedy zostali wysłani na tą misję po dwóch. Że Chrystus będzie szedł za nimi. Że Chrystus teraz towarzyszy tym, którzy przepowiadają słowo. To jest to dobre słowo. Decyzja Lewiego, pójście za Chrystusem, to jest ta decyzja, żeby mówić słowo dobre. Mówić słowo Ewangelii, dobrej nowiny. I to jest też no, to, do czego Pan Bóg jakoś nas wzywa. Nie? Że to jest to życie inne, życie nowe. Można robić. To jest chyba też taki wydźwięk tej Ewangelii dzisiejszej. Lewi był przyzwyczajony do tego, że imprezował. Nie? Nie było dla niego chyba specjalnie trudne, żeby tych swoich kumpli do stołu zaprosić. Balangowali i wcześniej. Ale teraz nagle robi to samo, ale inaczej, bo jest Chrystus pomiędzy. Nie? I to jest właśnie to, że jeśli mamy to spotkanie z Chrystusem, to możemy robić to, co robiliśmy do tej pory, ale inaczej. Nawet jeśli robimy rzeczy dobre same w sobie, to niekoniecznie, że Chrystus jest tym wszystkim. Nie? Ludzie robią naprawdę rzeczy świetne, dobre, wspaniałe. Niekoniecznie ze względu na Chrystusa. Owszem, robi jakąś dobrą rzecz. Wielu ludzi korzysta z tej akcji. Na ile tam jest Chrystus w tym? Pewnie nie bardzo. Ale też to samo może być i u nas, nie? Że my robimy rzeczy dobre, ale czy rzeczywiście Chrystus jest tym? Czy to jest, wypływa z tego spotkania z Nim, że mam ten wzrok Chrystusa utkwiony na sobie, że czuję się wyzwolonym, że to nie jest teraz jarzmo, które takie już rzeczywiście mosiężne, które mam na sobie. Robię, bo muszę. Robię, bo nie ma innej możliwości. No i idę do tej roboty i mam ten dyżur i no niby, ale tak naprawdę robię jak niewolnik. Może tak być? Może. My jako księża, myślę, że grozi nam to bardzo,
być niewolnikiem księdzem. Odprawiam mszę, bo muszę. Widzę, na którą jestem odprawiony już najchętniej to powiedział. Przeklonie. Znowu na szóstą do sióstr trzeba iść. Albo nie wiem. Możemy robić to, co robimy. Nie można mszę odprawiać, ale tylko mszę, bo niewolnik zrobi mszę i koniec. Nie? I ani kroku więcej. Idźcie w pokoju Chrystusa i długa. I niech się wszyscy ode mnie odchrzaną, bo już teraz jestem zwykły człowiek. Już swoją robotę skończyłem. Szychtę odwaliłem. Teraz mam wolny wieczór. Jest, no, ta niewola wszystkim nam grozi. Nie? Obojętnie, najświętsze czynności możemy sprawować i być niewolnikami. Są męczennicy konfesjonału i są niewolnicy konfesjonału. Nie? Ten siedzi i ten siedzi. Ten siedzi, bo się spala dla Królestwa Bożego i ten siedzi, bo musi. Nie? I spala wszystkich tych, którzy przychodzą. Nie? No tak to jest. Nie? Sama czynność może być najświętsza i jak nie ma ducha, nie ma ducha tego Bożego, ducha wolności, no to wszystko jest takie, jakie jest. No, ale ta Ewangelia jest bardzo pozytywna i tamto słowo, zawsze słowo jest pozytywne, nie? Że nawet jak może być negatywne w tym znaczeniu, jeśli nie spotykam Chrystusa, nie? To jest dla mnie negatywne, bo ciągle tylko patrzę, czego Bóg ode mnie chce, nie? Jeśli będę z Panem Bogiem ciągle tylko przeciągał, jak tą linę, nie? Muszę zrobić, czy nie muszę? Muszę pójść tam, czy mogę? Nie. Dam radę odpuścić, czy nie odpuścić? Będę poszerzał ten zakres mojej wolności. Ile mi się należy? Jak największy luzik? Serce niewolnika. I wtedy rzeczywiście nawet Ewangelia jest negatywną, jest złą nowiną dla mnie, nie? Zła nowina, dostajesz następny dyżur. Ale dobra nowina właśnie jest, tak jak tutaj jest pokazane, ten lewi, który czuje się pociągnięty, nie? Który robi imprezę, żeby, bo tak wyraża tą swoją radość, nie? Traci. Myślę, że nie miał poczucia straty. To jest to serce, które jest nagle obfituje. Serce człowieka, który spotkał miłość. Serce człowieka wyzwolonego. To jest ten duch. Chcę więcej, chcę bliżej być Ciebie. Chcę, co jeszcze mogę dla Ciebie zrobić? Nie? Nie minimum, które muszę zrobić, tylko to takie duchowe, pozytywnie, nie nachapanie. Nie? Co jeszcze mogę? Wszystko mi mało. Bo spotkałem, nie? Wczoraj słyszałem taki przykład kapitalny, że w jaki sposób można przeżywać relacji do Pana Boga. Bo ktoś opowiadał jakimś tam znajomym, w każdym razie przykład taki, że gościu żył gdzieś na wsi i zakochał się w dziewczynie, która mieszkała 10 kilometrów w wiosce. No i miał takiego bardzo surowego ojca, który mówi: robotę musisz zrobić i o 22 w noc, wieczorem musisz być już w domu, nie? Mówię, jak to pogodzić, kurczę, roboty jak w zakonie, nie? A o 22, mówię, to robił, mówię, nawet jak powiedzmy od 18 czy od 19, potem szybko biegł te 10 kilometrów, nie? Mierzę, ile czasu mi to zajęło, bo trzeba odliczyć, żeby od 22, nie? Ile mógł być od tej, nie? To był i biegiem z powrotem wracam, nie? Gdyby nam kazali to robić, żeby nikt nie poszedł, nie? Co mu kazało to robić, nie? Miłość, bo się zakochał. Nie?
Nie wchodził w narzekanie, że ojciec zły, że to, że tamto. Przyjmował te warunki, które są. I w tych warunkach kapitalnie funkcjonował. Nie? I o taką miłość jest walka. Taką miłość miał, takiej miłości doświadczył Lewi. No i to jest ta Ewangelia, która jest ciągle przed nami.